W tym filmiku chciałem pokazać, jak wyglądają śruby transportowe na przykładzie pralki LG. Na tylnej ściance mamy cztery takie śruby transportowe, które należy wykręcić dołączonym kluczem. Wykręcić te śruby, a później wyciągnąć razem z tymi plastikami. I dopiero wtedy można do prądu włączyć pralkę, oczywiście po wcześniejszym wypoziomowaniu. I dopiero wtedy uruchomić i użytkować. Tych śrub transportowych nie należy wyrzucać, ponieważ gdyby przyszło do serwisowania albo do transportu tej pralki, to na czas transportu należy je z powrotem założyć. A gdy użytkujemy w pomieszczeniu, w domu jest pralka, to te blokady zawsze są wykręcone i jest taka informacja w instrukcji, że zawsze należy te blokady zdjąć przed pierwszym uruchomieniem.